Cześć, tu Michał Koper z portalu linkpolska.pl. Witam Was serdecznie. Moi drodzy, lepiej późno niż wcale. Tak mądrzy ludzie mawiają, jest już późno, no ale postaram Wam się jeszcze tutaj na szybciuchno kilka zdań nawinąć na temat dwóch dzisiejszych walk w kategorii ciężkiej. Pierwsza walka to jest starcie Josepha Parkera z Derekiem Chisorą. Główna atrakcja gali Matchroom Boxing w Manchesterze. Transmisja od godziny 20 na platformie streamingowej DAZN. Konfrontacja numer 2 to jest walka Andy Ruiz Jr. kontra Chris Areola. Transmisja w Polsacie Sport Extra od godziny 3 w nocy. Cała gala, walka wieczoru trochę później. Zaczniemy właśnie od tej drugiej walki, czyli od starcia dwóch sympatycznych meksykańskich grubasków, Chris Areola i Andy Ruiz Jr. Obaj wracają na ring po porażce, obaj wracają w znakomitej formie. O tym pojedynku od dłuższego czasu mówiło się głównie w kontekście Andy'ego Ruiza Jr., który jak wiadomo w grudniu 2019 roku przegrał rewanż po tym czerwcowym sensacyjnym zwycięstwie nad Antonym Joshua, kiedy to zyskał trzy mistrzowskie pasy kategorii ciężkiej. Potem w grudniu przegrał na punkty z Joshua. Potem zmienił trenera po tej porażce. Manego Robelsa zastąpił w jego narożniku Eddie Reynoso. No i się zaczęło. Eddie Reynoso to jest człowiek, który stoi też za sukcesami i rozwojem bokserskim Canelo Alvareza między innymi, ale też tam kilka gwiazd innych jeszcze jest w jego stajni. No i efekty tych pierwszych treningów z Eddie Reynoso były widoczne gołym okiem. Widać było, że Andy Ruiz Jr. traci w oczach. On niesamowicie zapasiony wyszedł do tego rewanżu z Antonym Joshua. No i w kontekście tego rewanżu też pojawiały się pytania, czy faktycznie to są tylko zdjęcia Andy'ego Ruiza Jr., że tak ładnie i szczupło wygląda, czy coś jest na rzeczy, no bo pamiętamy przed rewanżem z Joshua też pojawiały się zdjęcia, między innymi z takiego sparingu z Michaelem Hunterem, po którym to Andy Ruiz Jr. wyglądał naprawdę szczuplutkiego. Potem się okazało, że do ringu wyszedł strasznie gruby, no i to była też jedna z przyczyn porażek z Antonym Joshua, ale nie odbierając tutaj nic Brytyjczykowi, Joshua też pokazał taki kliczkowaty boks, pokazał, że potrafi boksować, a nie tylko się bić, na co z kolei postawił walce numer 1. No ale teraz okazuje się, bo wczoraj mieliśmy już ceremonię ważenia, że Andy Ruiz Jr. to nie tylko te zdjęcia ostatnie, to nie tylko efekt jakichś tam photoshopów czy dobrej pozycji. Faktycznie jest szczupły bardzo. Wniósł na wagę 116,1 kg. To jest aż 12,5 kg mniej niż w rewanżu z Joshua. No i nawet mniej niż w pierwszej walce, o 5,5 kg mniej. Czyli te treningi z Eddie Reynoso faktycznie przyniosły efekty. Natomiast należy pamiętać, że boks to nie jest sport sylwetkowy i nie tylko sylwetka się liczy. Choć te parę kilo mniej często jest wyznacznikiem dobrego treningu, jeśli zawodnik waży dużo mniej w kategorii ciężkiej oczywiście niż w jakiejś tam wcześniejszej walce, no to można zakładać, że dobrze trenował, choć niekoniecznie musi się przełożyć to potem na występy w ringu. Ja puszczałem Wam wcześniej taką wypowiedź Artura Szpilki, który na to zwraca uwagę i zgadzam się z tym. Nie zawsze dużo mniejsza waga w przypadku zawodników w kategorii ciężkiej skutkuje potem dobrą postawą. Jest część zawodników, dla których duża waga oczywiście bez przesady jest atutem. Natomiast wiadomo było, że Andy Ruiz Jr. wagę zrzucił, no bo nawet przyjmując, że tam przyfotoshopowane trochę były niektóre zdjęcia, to widać było gołym okiem nawet po twarzy, że jest szczuplejszy. Natomiast Chris Areola, komentując te zdjęcia Ruiza Juniora, mówił, że boks to nie jest kulturystyka, ale tu się okazuje, że Areola jeszcze bardziej przyłożył wagę tutaj do tej kulturystyki, do treningów, no i na wadze zanotował najniższą wagę w całej swojej karierze. On ważył 103,6 kg, czyli aż 7 kg mniej niż w tej ostatniej walce swojej w sierpniu 2019 roku z Adamem Kownackim, także niesamowicie niska waga Chrisa Areoli. No i zobaczymy, jak to się wszystko przełoży na występy ringowe. No nie zakładam, że te parę kilo mniej nagle poskutkowało jakimś niesłychanym rozwojem bokserskim. Natomiast jest tutaj w kontekście tym bokserskim też kilka ciekawych wątków, bo oprócz tego, co ich łączy, czyli że obaj są nieaktywni od roku 2019, jest jeszcze jeden taki motyw ich łączący, to że obaj zmienili trenerów. No, o ile Andy Ruiz Jr. faktycznie po raz pierwszy wyjdzie do ringu z Eddiem Reynoso, o tyle Chris Areola ze swoim nowym trenerem Joe Gusenem, co prawda zaliczył tę walkę jeszcze z Adamem
Kownackim, ale to była walka, do której z Gustenem przygotowywał się jako głównym trenerem przez kilka tygodni zaledwie. Natomiast teraz miał okazję przetrenować dłuższy okres też z Gustenem i zobaczymy, jaki będzie efekt tych treningów ze znakomitym skądinąd szkoleniowcem. Jeśli chodzi o Ruiza, to chwali niesamowicie jego pracę na sali treningowej Saul Canelo Alvarez, który twierdzi, że Ruiz jest szybki, bije mocno do tego. No, mówił, że dużo pracy Eddie Reynoso przykładał do dużą wagę przykładał do dwóch rzeczy. Po pierwsze do dyscypliny. I to widać po sylwetce Ruiza, że on się na treningach nie obijał, że wykonywał wszystkie polecenia Ediego Reynosa. Po drugie do obrony. Dużo nad obroną pracowali. Podobno nad balansem. Tym słynnym ostatnio w polskim boksie balansem. Widać, że były takie filmiki w internecie wstawiane chyba przez Canelo albo przez samego Ruiza Juniora, kiedy pracuje wspólnie Canelo i Andrius Junior nad obroną, takim rolowaniem barkiem, przychodzeniem z tej obrony potem do ataku. Te myczki pokazywał Ruizowi Canelo, który sam może nie ma świetnych nóg, tak jak Andrius Junior w ringu, ale potrafi właśnie tym balansem, takimi myczkami obronnymi dobrze się bronić, no i przekazywał te porady Andriemu Ruizowi Juniorowi. No i zobaczymy, jaki będzie efekt. Sam Ruiz Junior przekonuje, że on chce być teraz Canelo Alvarezem wagi ciężkiej. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Tak jak mówiłem, również trenera zmienił Areola. No i zobaczymy. No, jest takie powiedzenie, że starego psa nowych sztuczek się nie nauczy, ale może czasami jest tak, że jednak ta zmiana trenera jest jakimś tam bodźcem. Tak jak mówiłem, to będzie dopiero druga walka, kiedy Joe Goosen jako pierwszy trener stanie w narożniku Chrisa Aeroli, więc może być ciekawie. Dla Aeroli chyba jedyny pomysł na tę walkę jest frontalny atak od pierwszego gongu, no i to nam gwarantuje emocje, no bo i Areola nie jest jakimś tam ringowym wirtuozem, no i Ruiz Junior, choć jest lepszy bokserski od koszmaru Areoli, no to jednak jest też mięsiarzem, który na nóżkach nie jest lotny, natomiast obydwaj potrafią dobrze skrócić ring, zagonić przeciwnika na liny czy do narożnika, obaj potrafią mocno bić, obaj potrafią też ciosy przyjąć, więc mamy tutaj gwarancję ringowej wojny. Ja stawiam raczej na zwycięstwo Ruiza i to nawet chyba przed czasem, ale dopóki ta walka będzie trwała, powinna być emocjonująca, choć bukmacherzy nie mają wątpliwości. Kurs na zwycięstwo Areoli wynosi aż 13-0, czyli jak postawicie stówkę na zwycięstwo Areoli, to możecie wyciągnąć w zamian aż 1300 dolarów, funtów, rubli czy złotówek, a może nawet marek niemieckich, co tam będziecie stawiać. No jak mówiłem, Dillian White, czyli taki jeden z głównych konkurentów Andy'ego Ruiza Juniora, mówi, że to jest walka, w której Ruiz Junior ma po prostu dobrze wypaść i w pełnej rozciągłości się tutaj z Debody Snatcherem. Zgadzam. Po tej walce pewnie będą ochy i jachy, jaki to Ruiz jest wspaniały, ale z wnioskami jeszcze ostatecznymi poczekajmy. Transmisja w Polsacie Sport od godziny 3:00. Teraz przechodzimy sobie do tej drugiej walki, czyli Joseph Parker, Derek Chisora. Transmisja na DAZN, jeszcze raz przypominam. To jest walka, która teoretycznie sportowo powinna być ciekawsza, no bo tutaj kursy bukmacherskie są naprawdę całkiem wyrównane. 2,9 na zwycięstwo Chisory i 1,6 na zwycięstwo Parkera, który jest faworytem w tej walce, natomiast różnica w tych kursach jest niewielka, choć nie jestem do końca przekonany, czy stylowo ten pojedynek tak do oglądania dla zwykłego kibica boksu, czy niedzielnego, czy takiego wytrawnego, będzie zestawieniem ciekawszym niż ta ringowa wojna Areola Ruiz Junior. Już tutaj zapowiadam wojnę. Zobaczymy, jak to wszystko ułoży. Natomiast tutaj jest kilka ciekawych wątków też w przypadku tej walki, bo tutaj też mamy nowych trenerów. Naprawdę nowych. I Joseph Parker i Derek Chisora zatrudnili tuż przed tym pojedynkiem nowych szkoleniowców. W narożniku Dereka Chisory będzie Buddy McGirt, a w narożniku Joseph Parkera będzie Andy Lee, czyli asystent głównego ostatnio trenera Tysona Fury'ego, czyli Sugar Hilla Stewart. Ja się przyznaję, że bez bicia, także będę w tej walce kibicował Derekowi Chisorze,
który jest zawodnikiem z wielkim sercem do walki. Strasznie mi się, może nie podoba mi się jego boks, natomiast lubię jego serce do walki, jego podejście do życia, w ogóle do boksu. On mówi wprost, mi nie zależy na mistrzowskich pasach, ja chcę po prostu wygrywać walki. Inna sprawa, że to wygrywanie walki mu wychodzi słabo, bo jeśli spojrzeć tak uczciwie w rekord Derricka Chisory, to mimo tego, że on jest no, jakąś tam legendą, tak można powiedzieć, legendą ostatniej dekady w kategorii ciężkiej, bo daje kibicom ringowe wojny, nie unika wyzwań, boksuje efektownie dla takiego zwykłego niedzielnego kibica, natomiast próżno szukać w jego rekordzie ważnych zwycięstw. Ostatnie takie ważne zwycięstwo to jest w roku 2018 w walce z Carlosem Takamem, z którym zresztą do momentu nokautu przegrywał na punkty, wygrywał oczywiście potem czy z Davidem Price'em, czy z Arturem Szpilką, natomiast ani Price, ani Szpilka to nie są zawodnicy ze ścisłego topu kategorii ciężkiej. Takich zwycięstw w swoim rekordzie Derek Chisora nie ma, zwycięstwa takie, natomiast ma Joseph Parker i no, chociażby z tego powodu można go śmiało uznawać za faworyta. Rozwiązaniem dla Chisory na pewno w tej walce będzie knockout. On powinien tutaj szukać knockoutu, ale pytanie, czy jest w stanie znokautować Josepha Parkera, którego nie był w stanie wcześniej położyć i nikt, on ma żelazną szczękę, do tego ma znakomity, kapitalny lewy prosty, to jest jeden z głównych atutów Josepha Parkera. Pytanie jeszcze, co do boksu Derricka Chisory wniesie Buddy Magier. Buddy Magier to jest takie zupełne zaprzeczenie filozofii bokserskiej Derricka Chisory. Buddy Magier to jest raczej taki bokserski mózg, człowiek, który nie tylko jest rozważny, jeśli chodzi o taktykę, ale i potem zachowanie w ringu. No, Buddy Magier to jest trener znany z tego, że lubi przerywać walki swoim pięściarzom, odgraża im się tam w ringu po słabszym występie, że zaraz przerwie walkę, jak dalej będą przyjmować ciosy. On po prostu o swoich zawodników dba. On mówi wprost, że ma taką dewizję. Tak zresztą powiedział po ostatnim wypadku w 2019 roku, kiedy zmarł poddany przez niego zresztą zawodnik Maxim Dadaszew. On powiedział, że woli, żeby jego podopieczny miał dzień czy dwa pretensje do niego za to, że walkę przerywał, niż miałby potem mieć pretensje przez całe życie zawodnik czy jego rodzina. Tutaj tragicznie się skończyła ta historia Maxima Dadaszewa i zobaczcie, jakie tutaj jest zestawienie. Z jednej strony macie taki bokserski mózg i faceta, który bardzo asekuracyjnie podchodzi do boksu, tak od takiego bezpiecznie, Badiego Magirta, a z drugiej strony macie Derricka Chisorę, faceta, który idzie po prostu na wybitkę w ringu, no a ten swój pseudonim War, czyli wojna. Zobaczymy, jak to wszystko zadziała, czy zobaczymy sprytniejszego Derricka Chisory. No, wydaje mi się, że nawet Buddy Magier, który potrafi czasami dać taki zastrzyk nowych zastrzyk wiedzy z tej ten swoją filozofię sprzedać nawet doświadczonym pięściarzom, wątpię, żeby tutaj mógł w jakiś sposób na Derricka Chisorę wpłynąć, ale pożyjemy, zobaczymy. Z drugiej strony, tak jak wam mówiłem, Andy Lee, czyli asystent Sugar Hilla Stewarda, wychowanek tej słynnej szkoły bokserskiej Krąg Jim w narożniku Josepha Parkera, no ale Derek Chisora całkiem słusznie mówi tutaj, że z Parkera długiego Tysona Fury'ego się nie zrobi, natomiast ten czy jab, czy kilka elementów na pewno do perfekcji tutaj można by dopracować. Co ciekawe, ta walka Derek Chisora kontra Joseph Parker jeszcze parę godzin temu była pod znakiem zapytania, bo Derek Chisora obraził się na to, że ma do ringu wychodzić jako pierwszy. On mówi wprost i tutaj ma rację, tak, że to on jest główną atrakcją tej imprezy, nie Joseph Parker, który był mistrzem świata wagi ciężkiej. Zresztą jego walka z Antonem Joshua jest hitem pay-per-view na Wyspach do tej pory. Jest rekordowa, natomiast nie ze względu na Parkera na pewno, ale ze względu na Joshua, natomiast to Chisora jest zawodnikiem, który ma tę bazę fanów olbrzymią i ma rację, że on jest tutaj atrakcją numer jeden. On powinien tak naprawdę do ringu wychodzić jako drugi, jako ta gwiazda wieczoru, ale wczoraj rzucono monetą, z tego losowania wypadło, że to Joseph Parker ma wchodzić do ringu jako drugi i Chisora powiedział: oh no, no, figa z makiem, ja tej walki nie biorę, to jestem główną atrakcją i ja chcę wychodzić jako gwiazda. Natomiast podobno tak twierdzi David Hay, czyli menadżer Derricka Chisory. Interweniowała tutaj mamucha Derricka Chisory i go namówiła, powiedziała: synu, do ringu wychodź nawet jako pierwszy. I tak się stanie, także dziś wieczorem zobaczymy tę walkę Derek Chisora kontra Joseph Parker. No i moi drodzy, bardzo jest możliwe, że zwycięstwa tego starcia niebawem zaboksuje o pas mistrzowski Federacji WBO, nawet z pozycji obowiązkowego pretendenta. Teraz ten tytuł WBO należy do Antonego Joshua.
tytuły, który być może zmierzy się z Tysonem Furym latem. Jeśli tak się stanie, no to wówczas pas WBO będzie w stawce tej walki o interim za boksem Aleksander Usyk i Joe Joyce, no ale w rewanżu już nie ma opcji, tak? Potem już ten pas odbierze się zwycięzcy walki Joshua kontra Fury i trafi on do zwycięzcy starcia Usyk kontra Joyce. W drugim wariancie, jeśli nie będzie latem tej walki Joshua kontra Fury, to o pas ten mistrzowski zaboksuje Anthony Joshua i Aleksander Usyk. No ale potem będzie trzeba wyznaczyć kolejnego pretendenta do mistrzowskiego pasa i niewykluczone, że będzie nim właśnie Joseph Parker albo Derek Chisora. No wyobraźcie sobie taki scenariusz, Derek Chisora jeszcze boksujący u schyłku kariery o mistrzowski pas Federacji WBO. No to była historia jak z bajki. Póki co musi jednak wygrać z Josephem Parkerem. Transmisja dziś na platformie streamingowej DAZN. Link gdzieś tam wam puszczę też w komentarzach do DAZN-u. Na razie tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Bandziorny. Pasión.